pozostaje mi nic innego, jak tylko przywitać się z Państwem. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu bezpłatnych, certyfikowanych webinarów dla nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i wszystkich tych, dla których książki zawsze stanowią wartość dodaną. Cykl Wartościowe Rozmowy zainaugurowany jakiś czas temu przez Księgarnię Kniżków, kontynuowany również w tym półroczu, w tym roku kalendarzowym. Dzisiaj nasze pierwsze spotkanie w nowym roku i mam nadzieję, że spotkanie bardzo inspirujące dla wszystkich Państwa, którzy zechcieli z nami dzisiaj spędzić popołudnie i wczesny wieczór. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Z ramienia Księgarni Kniżków wita Państwa Kamila Lorek. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie takie czytelnicze best of. Co to znaczy to czytelnicze best of 2023? To nic innego, Szanowni Państwo, jak książki rekomendowane przez nas, książki nowości wydawnicze i bestsellery wydawnicze wydawnictwa IBIS, rekomendowane przez nas, przez Księgarnię Kniżków, jako nagrody książkowe dla uczniów, dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów szkół podstawowych. Pozwolę sobie zatrzymać udostępnianie tego ekranu i zaprezentować za chwilę Państwu prezentację multimedialną, którą będę się troszeczkę dzisiaj posiłkowała. Ona będzie również dla Państwa do dyspozycji na naszej stronie internetowej, oczywiście w zakładce blog. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są oczywiście książki. Książki, którymi jestem otoczona, nie tylko te widoczne za moimi plecami, ale nie ukrywam, że przygotowałam dla Państwa takie stosiki książek, które gdzieś są tutaj ulokowane wokół mnie i będę chciała je dzisiaj Państwu zaprezentować w całej okazałości. Dlaczego? Dlatego, że doskonale wiemy, Szanowni Państwo, że dokonując wyborów oferty książkowej, nagród książkowych, potrzebujecie Państwo również takiego wsparcia dotyczącego wyglądu książek, zawartości tych książek i takie wsparcie z ramienia Księgarni Kniżków i wydawnictwa IBIS będziemy chcieli Państwu dzisiaj zaoferować. Co jeszcze? Na tak zwanym backstage'u naszego dzisiejszego spotkania spotkacie Państwo na czacie Martynę Jączyk, która z ramienia Księgarni Kniżków postara się Państwu pomóc, odpowiadając na Państwa pytania na czacie i zachęcając Państwa do zapoznania się z naszą pełną ofertą. Dlatego zachęcamy Państwa dzisiaj do takiej aktywności również na czacie, do zadawania pytań. Postaramy się Państwu pomóc, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania na czacie, odesłać Państwa do konkretnych linków, ponieważ dzisiaj zaprezentowane książki możecie Państwo znaleźć na naszym sklepie internetowym oraz w naszej ofercie, w katalogu wydawniczym, w katalogu Księgarni Kniżków i w katalogu online dostępny na naszej stronie internetowej. Wystarczy wejść na stronę www.księgarnia-kniżko.pl, oczywiście bez polskich znaków. Na górze strony znajdziecie Państwo link do katalogu, do najnowszej oferty Księgarni Kniżków, oferty nagrodowej właśnie. Taki katalog otrzymujecie Państwo również w paczkach pokazowych zamawianych u naszych sprzedawców. I co jeszcze mogę z całą pewnością powiedzieć, to to, że zawsze możecie Państwo liczyć na opiekę naszych specjalistów do spraw sprzedaży, którzy z dużą przyjemnością oprowadzą Państwa po naszym sklepie, po naszej Księgarni Kniżków i zaprezentują Państwu naszą ofertę. Dlatego raz jeszcze zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Ja pewnie będę tak zaoferowana prezentacją przygotowanych dzisiaj dla Państwa książek, że mogę do tych pytań zwyczajnie nie zajrzeć, ale z całą pewnością Martyna jest na backstage, jest na zapleczu
pomoże Państwu i odpowie na te wszystkie pytania. Pozwolę sobie włączyć prezentację multimedialną. I co jeszcze mogę podkreślić po raz kolejny dla tych Państwa, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy. Tak jak wszystkie dotychczasowe nasze spotkania, to również jest rejestrowane i będziecie mogli Państwo do niego wrócić. Oczywiście otrzymacie Państwo również od nas materiały połowinarowe, materiały szkoleniowe, które pozwolą Państwu dokonać tych wyborów na grup książkowych dla uczniów. Tak, Pani Danuto, spotkanie jest nagrywane, spotkanie jest rejestrowane i ono będzie dla Państwa również dostępne na naszym kanale YouTube oraz na naszym blogu na Księgarni Kieliszków, na łamach Księgarni Kieliszków. Tam również tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, albo tych z Państwa, którzy nie mogli być na jakichś naszych spotkaniach, zachęcamy również do buszowania, mówiąc kolokwialnie, i oglądania naszych zarejestrowanych spotkań, ponieważ również będziecie mogli się Państwo tam zainspirować książkami prezentowanymi podczas naszych spotkań, ale też takimi inspiracjami osób, które gościły na łamach naszych spotkań, na łamach naszych webinarów. Nie zanudzam więcej. Pozwolę sobie włączyć prezentację multimedialną. I cóż, jak Państwo, którzy z nami współpracują od lat, a myślę, że część z naszych uczestników dzisiejszego spotkania współpracuje z nami od lat, możecie Państwo być pewni, że oferta Księgarni Kieliszków w ramach nagród książkowych zarówno dla przedszkolaków, jak i dzieci nieco starszych jest przebogata. Ona rzeczywiście jest wyjątkowa pod tym względem, że jest dostosowana do potrzeb czytelniczych, zarówno dzieci najmłodszych, jak i dzieci nieco starszych. Dlatego dzisiejsze spotkanie pozwoliłam sobie podzielić na pewne etapy odpowiadające zarówno etapom edukacji, wiekiem czytelników, wiekiem odbiorców książeczek, jak i tematyką i typem prezentowanych przez nas nowości książkowych i bestsellerów wydawniczych. I tak jak możecie Państwo zauważyć w prezentacji, dzisiaj skupiamy się jedynie na nowościach i na bestsellerach. To jest rąbek tak naprawdę całej naszej oferty. To jest jedynie skrawek tego, co mogę Państwu zaprezentować w ciągu godziny, a myślę, że dzisiejsze spotkanie i tak będzie przebiegało w tempie ekspresowym niczym żywe. Zaczniemy oczywiście od książeczek edukacyjnych dla dzieci najmłodszych, od naszych bestsellerów wydawniczych i od książek w nowej rzecie graficznej w nowym wydaniu. I z całą pewnością mogę tutaj Państwu polecić, szczególnie dla dzieci kończących etap edukacji przedszkolnej, dzieci rozpoczynających naukę w klasach 1-3 szkoły podstawowej, nasze elementarze dla najmłodszych. W zupełnie nowej odsłonie elementarz czytamy metodą sylabową. To oczywiście książka przygotowana w oparciu o metodę sylabową, w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania. I dzięki tej książeczce dzieci nie tylko poznają alfabet i nauczą się pisać pierwsze litery oraz czytać pierwsze słowa i pierwsze zdania i krótkie opowiadania, ale mogą tutaj również odnaleźć wiele bardzo ciekawych zadań, bardzo ciekawych ćwiczeń podsumowujących ilustracje, do których należy dopowiedzieć historię, wszelkiego rodzaju rebusy i labirynty. Książka oczywiście w twardej oprawie, przepięknie wydana, kolorowym wnętrzem. Postaram się Państwu pokazać jak najwięcej zawartości dzisiejszych książek. Gdybyście oczywiście Państwo mieli jakieś sugestie, żebym pokazała jakąś książkę raz jeszcze, to poproszę o taką informację na czacie. Wówczas Martyna będzie mogła przekazać mi Państwa prośbę, że chcecie Państwo zobaczyć jakąś książkę raz jeszcze. Elementarz dla najmłodszych, elementarz czytany metodą sylabową, ma oczywiście książeczki towarzyszące, książki pozostałe z serii. Jest to elementarz ortograficzny oraz elementarz matematyczny. Są to doskonałe książki dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, dla dzieci rozpoczynających przygodę z edukacją.
przepiękne nagrody książkowe dla przedszkolaków kończących etap edukacji przedszkolnej i uczniów rozpoczynających edukację w klasach 1-3. I tak jak powiedziałam, są to nasze bestsellery. Są to książki bardzo chętnie wybierane, bardzo chętnie kupowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale też przez nauczycieli matematyki, którzy w sposób przyjemny dla dzieci, atrakcyjny dla najmłodszych, chcą przekazać zagadnienia związane z edukacją matematyczną, takie jak liczby, cyfry, figury geometryczne, zagadki matematyczne. Przepiękne wydanie w twardej oprawie i nasz absolutny bestseller wydawniczy wydawnictwa IBIS. Kolejne propozycje nagród książkowych dla uczniów to oczywiście nasze ilustrowane słowniki. Ilustrowany słownik ortograficzny i ilustrowany słownik angielsko-polski w nowoczesnej szacie graficznej. Fantastyczne, bestsellerowe słowniki w twardej oprawie w formacie B5, oczywiście wydawnictwo IBIS. I tutaj pozwolę sobie pokazać Państwu wnętrze jednego z nich. Jest to ilustrowany słownik angielsko-polski, który pozwala w ciekawy, atrakcyjny przede wszystkim dla dziecka wizualnie sposób zapoznać dzieci z zagadnieniami związanymi z językiem angielskim. To nie tylko pierwsze słówka w języku angielskim, ale też fantastyczne rozkładówki prezentujące w graficzny sposób elementy życia codziennego wypowiedziane w języku angielskim. I kolejne propozycje związane z ilustrowanymi słówkami, rozmówkami i gramatyką języka angielskiego dla dzieci nieco starszych. To nasze bestsellery wydawnicze. Książki bardzo chętnie kupowane przez nauczycieli języka angielskiego, szczególnie właśnie w klasach 1, 3 i 4, 6. Gramatyka angielska, angielskie rozmówki i angielskie słówka. Twarda oprawa 96 stron. Ja może pokażę Państwu wnętrze jednej z tych książek, żebyście Państwo mogli zobaczyć, w jakiej formule, w jakiej formie jest ono wydane. Kolejna nasza propozycja nagród książkowych dla dzieci najmłodszych to oczywiście baśnie i legendy. I zaczniemy od nieco drobniejszych propozycji. Jak to z lnem było i kwiat paproci. To nowe wydanie, niezwykła opowieść o tajemniczym staruszku, który podarował królowi cudowną roślinę, mającą zapewnić mu bogactwo. Przepiękne wydanie, pięknie ilustrowane. Ilustracja Aleksandry Michalskiej-Szczepniczak. I tekst I kolejna z naszych propozycji, nowość wydawnicza, o smoku babelskim i inne polskie legendy. Również twarda oprawa, również propozycja wydawnictwa IBIS. Niezwykła podróż po dawnych polskich dziejach, bohaterach najpiękniejszych polskich legend, która pozwoli małym czytelnikom zaprzyjaźnić z warszawską Syrenką, Mikołajkiem, smokiem babelskim oraz innymi bohaterami i wraz z nimi odwiedzić niezwykły las. Przepięknie ilustrowana propozycja nagród książkowych dla dzieci młodszych i nasz bestseller wydawniczy. Baśnie i legendy polskie oraz Skarbnica najpiękniejszych legend. To są bestsellerowe książeczki prezentujące baśnie i legendy. I tutaj proszę zwrócić uwagę na Skarbnicę najpiękniejszych legend. Świetne na nagrody dla przedszkoli i szkół podstawowych.
pozwolę Państwu sobie zaprezentować wnętrze tej książki. Przepięknie ilustrowane książki w twardej oprawie. Historie znane od pokoleń, które oczywiście związane są z poszczególnymi regionami naszego kraju. A jeśli mówimy o regionach, to zatrzymam się nieco dłużej na publikacji, która zaprosi małych i nieco większych czytelników do wędrówek po Polsce z baśnią i legendą. To wyjątkowa książeczka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, w której zawarto informacje dotyczące polskiej kultury, historii, przyrody, zabytków. Tutaj ciekawe, niezwykle interesujące dla młodego czytelnika teksty przeplatane są legendami i baśniami, dzięki którym mały czytelnik nie tylko pozna przeszłość naszego kraju, nie tylko pozna naszą historię, kulturę, tradycję, ale też pobudzi swoją wyobraźnię. Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą. Przepiękne wydanie w twardej oprawie. Propozycja wydawnictwa IBIS na tegoroczne nagrody książkowe dla uczniów. I kolejne nasze bestsellery. Tu pozwolę sobie Państwu jeszcze pokazać rozkładówkę tejże książeczki. To baśnie i legendy w naszym najpiękniejszym wydaniu. Baśnie i legendy polskie, baśnie świata i baśnie Europy. Oczywiście twarda oprawa, tym razem format B5. Pozwolę sobie Państwu pokazać wnętrze. Mam nadzieję, że jest ono dobrze widoczne w kamerze. To zbiór wyjątkowych legend i opowieści, które od wieku przekazywane są z pokolenia na pokolenie. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do wierszy. Wierszy i wierszyków. I tutaj muszę Państwu pokazać wyjątkową publikację, przepiękną zresztą, antologię poezji dla dzieci. Twarda oprawa i aż 224 strony. Wierszy znanych i lubianych. Klasyki małego czytelnika, ale też wiersze współczesnych autorów. I tutaj zaprezentowano najpiękniejsze wiersze, między innymi Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Stanisława Jachowicza, Adama Mickiewicza, Władysława Bełzy, którym również towarzyszą utwory poetów współczesnych, między innymi Jana Twardowskiego, Joanny Kulmowej, Joanny Papusińskiej, Danuty Wawło, Anny Onikimowskiej, Agnieszki Prączek oraz Natalii Pisenko. Zwrócę Państwa uwagę również na wnętrze antologii, przepięknie ilustrowane, przepięknie wydane. Doskonała propozycja nagród dla dzieci nieco młodszych w wieku przedszkolnym, ale również dla uczniów klas 1-3, ponieważ część z zaprezentowanych tutaj wierszy to oczywiście wiersze realizowane, analizowane na lekcjach w szkole podstawowej. I coś, co lubią wszystkie dzieci, wierszyki. Wierszyki, które w sposób bardzo zabawny, bardzo sympatyczny i bardzo przyjazny dla małego czytelnika przedstawia zagadnienia związane i w tym przypadku z ekologią, z koligacjami rodzinnymi oraz ze zwierzętami. To, co skacze, pływa, lata, czyli przegląd zwierząt świata. Kuzyn, szwagier, ciocia, syn, czyli kto w rodzinie kim. Oraz żyj w przyrodzie z eko w zgodzie. To są fantastyczne propozycje nagród książkowych, również wszelkiego rodzaju konkursa. To
Nasze najnowsze propozycje bestsellerowe w serii kreatywnych książeczek, które taki bardzo poetycki, ale przystępny, sympatyczny, zabawny sposób za pomocą rymowanych wierszyków wyjaśnia dzieciom trudne pojęcia i zjawiska i najważniejsze definicje związane z poruszaną tematyką książeczki. A ponieważ oscylujemy wokół dzieci najmłodszych, to koniecznie muszę Państwu pokazać nasze najnowsze książeczki z serii Sami Czytamy. To są pierwsze czytanki, to są książki, które zostały opracowane, zrealizowane w oparciu o metodę sylabową nauki czytania, które w sposób bardzo przystępny, może zacznę od książeczki, w sposób bardzo przystępny pozwalają dzieciom na naukę czytania. Dzięki tym książeczkom dzieci poznają litery, nauczą się prawidłowo tworzyć sylaby i opanują płynne czytanie. Bardzo ciekawym tekstom towarzyszą oczywiście piękne ilustracje oraz na końcu historyjki ciekawe zadania edukacyjne, które pomogą dzieciom jeszcze uaktywnić się i przypomnieć treści przeczytane, czytane. I serio ukazałeś opowieści o pomnikach oraz Dzielny Strażak. Nie możemy zapomnieć również o klasyce baśni w nowym wydaniu oraz o naszych bestsellerowych propozycjach. I tutaj zacznę może od drobiażdżków, czyli znana Państwu klasyka baśni. Fascynujące baśniowe historie, które wzbogacają przepiękne, nastrojowe, pobudzające wyobraźnię czytelników ilustracje. Ja zaraz pokażę Państwu wnętrze jednej z tych książeczek. Mam nadzieję, że światło się nie odbija. Oraz Kraina Baśni. Właśnie, również bestsellery wydawnicze. Przepiękne wydania. Bogato ilustrowane. Bajek znanych i powszechnych. Bajki o zwierzętach. Bajki o zwierzętach z morałem to oczywiście historie, które pozwolą małym czytelnikom przeżyć niezwykłe przygody bohaterów, zwierząt. Spróbować sił w wyścigu z żółwiem i z zającem, poszybować z krukiem udającym orła albo przypomnieć sobie na przykład przygodę małej kłuski, która została w domu. Fascynujące przygody, ponadczasowe prawdy o ludzkich wadach i zaletach w takim nieco zwierzęcym wydaniu. Bardzo lubiane książeczki przez dzieci. I nasza nowość wydawnicza. Nowość wydawnicza z dużymi literami. To jest bardzo charakterystyczny symbol na tej książeczce. Klasyka dla Smika. Rozpunta oraz Złotowłosa i Trzymisię. Pięknie ilustrowana książeczka dla najmłodszych czytelników. Duża czcionka i kolorowe ilustracje zachęcają dzieci do prób samodzielnego czytania i powodują, że teksty bajek są dla dzieci zrozumiałe. I kolejna propozycja to magiczne baśnie. Przepięknie ilustrowana książka dla wszystkich miłośników baśniowego świata. Postaram się Państwu pokazać również jej wnętrze. Oczywiście twarda oprawa, przepiękne wydanie, doskonała nagroda dla dzieci mniejszych. Dzięki tej dzieci mogą przeżyć niezapomnianą podróż do świata fantazji. I zatrzymam się na dwóch propozycjach na chwilę. To są bajki wspierające. Nasza nowość wydawnicza. Książki wyjątkowe. O tyle wyjątkowe, że
Każda z tych historii, każda z historii opisanych w tych książeczkach, a proszę zwrócić uwagę na tytuły: Pomocne pojazdy i Życzliwe zwierzaki. Tytuły, które pozwolą Państwu skomponować nagrody zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Każda z tych historii, każda z opisanych w książeczce przygód zakończona jest tekstem wspierającym, tekstem pedagogicznym. Dzięki tym komentarzom podsumowującym do opowiadania, trudne pojęcia, trudne tematy poruszane w książeczce stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe. I to jest seria króciutkich, inspirujących bajek dla dzieci, które właśnie mają tą niezwykłą moc. Rozwijają nie tylko dziecięcą wrażliwość, ale też dodają otuchy i mogą być takim punktem wyjścia do rozmowy z rodzicami i z nauczycielami o wartości przyjaźni, dobroci, pomocy i empatii. I w serii ukazały się Pomocne pojazdy oraz Życzliwe zwierzęta. I ostatnia z naszych propozycji, dzisiaj oczywiście tylko prezentowanych, ale nie ostatnia z propozycji nagród książkowych w tym kanale, bajek i baśnie dla dzieci. Bajki dla odważnych dziewczynek i dzielnych chłopców. To książka, która ukazuje małym czytelnikom odwagę i bohaterstwo ich ulubionych postaci literackich. Dowodzi ona też, że ciężka praca opłaca i nigdy nie należy przestawać marzyć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te marzenia, życzenia się ziszczą. Przepięknie ilustrowana książka w twardej oprawie, doskonała na nagrody szkolne dla dzieci nieco młodszych. I tu, przepraszam, muszę Państwu zaprezentować beletrystykę dla najmłodszych. Przepiękne wydania to również nasze nowości wydawnicze, ale i bestsellery. Książki, które stanowią doskonałe propozycje na nagrody szkolne. I rozpoczynamy od Czarnej Owieczki. Przezabawna, pouczająca historia dla dzieci, opowieść dla dzieci, której każdy jest różny i każdemu należy pozwolić na bycie takim, jakim się jest. Przepiękne ilustracje Małgorzaty Detter, towarzyszące ponadczasowej historii autorstwa Jana Grabowskiego. Duże wydanie, twarda oprawa. Książka nie tylko, mądra, ale też piękna i pięknie wydana. Wśród przyjaciół. Opowieść o akceptacji. Tekst Artura Dębki, ilustrowany przez Natalię Berli. To przezabawna historia, która udowadnia małym czytelnikom, że zawsze warto jest walczyć o własne szczęście. Jej bohaterowie, Una i Skunks, żyją w dwóch odrębnych częściach lasu. Dzieli ich praktycznie wszystko. Łączy je natomiast jedno. Oboje czują się bardzo samotni i nie są lubiani przez sąsiada. Pewnego dnia się spotykają i pewnego dnia postanawiają zmienić coś. Najpierw natomiast zamieniają się rolami. Przepiękna historia, doskonała na nagrody szkolne dla dzieci mniejszych. Propozycja wydawnictwa IBIS. I oscylując wokół historyjek wspierających dzieci, czytanych często z rodzicami. Opowieści z Orzechowej Polany to historyjki dla dzieciaków odważników, napisane przez Katarzynę Michoruszkinę, natomiast tłumaczone i adaptowane przez Katarzynę Ryrych. To opowieści o sympatycznych maluchach, które zamieszkują Orzechową Polanę, ale historie te nie zostały napisane tylko i wyłącznie dla dzieci, ponieważ każda z tych historyjek, która porusza jakiś ważny temat, a uwierzcie mi Państwo, że tych ważnych tematów, tych problemów dziecięcych jest szalenie wiele. Każda z tych opowieści jest podsumowana tak
takim, taką mądrością, takim tekstem wspierającym sowy mądrej głowy. I tutaj znajdziecie Państwo po jednej stronie rady sowy mądrej głowy dla dzieci, natomiast po drugiej stronie krótkie porady sowy dla rodziców. Jak można pracować z dzieckiem, aby rozwiązać jakiś problem? Jak można rozmawiać z dziećmi na trudne tematy? Jak można pomóc dzieciom w rozwiązywaniu problemów? Przepięknie ilustrowane historie. I książka doskonała na nagrody szkolne dla dzieci młodszych. I kontynuacja znanej zapewne części z Państwa historii Jerzyny. Tym razem natomiast nasza niesforna Jerzynka idzie do szkoły. Rewelacyjny, pełen humoru tekst Piotra Rowickiego, ilustrowany przez Agnieszkę Kamińską. Nasza bohaterka, kilkuletnia Jerzynka, postanawia opuścić mury swojego przedszkola, a przypomnę Państwu, że z Jerzynką czasami same są problemy i kłopoty. Jerzynka bowiem ma niezwykłą wyobraźnię i przeżywa fantastyczne przygody. Jerzynka rozpoczyna przygodę ze szkołą, chociaż należy sobie zadać pytanie, czy przypadkiem to szkoła nie rozpoczyna przygody z niesforną Jerzynką. Doskonała propozycja na nagrody książkowe dla dzieci opuszczających mury przedszkola. Doskonała nagroda książkowa dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, ponieważ to o nich jest ta książeczka. Przepiękne wydanie, bogato ilustrowane przez Agnieszkę Kamińską i humorystyczny tekst Piotra Rowickiego. A dla chłopców, proszę Państwa, mamy propozycję Magdy Maciak i Artura Maciaka, ilustrowaną również przez Agnieszkę Kamińską. Nazywam się Jerzy. Jerzy Jerzyk należy do osób, które należy do dzieci, do chłopców, które nie znają nudy. Bo jak ma się nudzić taki chłopiec o imieniu i nazwisku Jerzy Jerzyk? Nie tylko to wyróżnia tego dziesięciolatka, ale przede wszystkim siła jego wyobraźni. Przepięknie ilustrowana książka, a jak znacie Państwo twórczość Artura i Magdy Maciaku, historia napisana z ogromnym poczuciem humoru. Rewelacyjna propozycja nagród książkowych dla chłopców w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz przedszkolaków rozpoczynających przygodę z nauką w szkole. A skoro o szkole mowa, to z całą pewnością mogę Państwu polecić również dzieciaki z naszej partii. Przesympatyczna, pełna humoru historia Agnieszki Murzyńskiej-Tymianów, ilustrowana przez Małgorzatę Detmer. Przezabawna książka o szalnych przygodach uczniów z klasy 4. Max i Maksio, Bluś, Adaś, Kazio, Bakce i Bąbel oraz Julka, Iga, Kasia, Tośka i Tama to z całą pewnością taka mieszanka wybuchowa pomysłów i wyjątkowych przygód, które dzieci na łamach książki, na kartach tej książeczki przeżywają. Przepiękna propozycja. Nieco więcej tekstu. A zatem dzieci w klasach 2., 3., 4. z całą pewnością znajdą tutaj mnóstwo historii, mnóstwo zabawy, mnóstwo przygód, z którymi również mogą się utożsamić. Nasza nowość wydawnicza, przepięknie wydana i pięknie ilustrowana przez Agnieszkę, przepraszam, Małgorzatę Detmer, autorstwa Agnieszki Kamińskiej. Część z Państwa tą książkę już zna, natomiast dla osób, które są z nami po raz pierwszy, chcielibyśmy również pokazać książkę Katarzyny Ryry. Wyjątkową książkę, Będę jak tatą. Książkę, która zresztą doczekała się również wydania polsko-ukraińskiego. Książkę, na łamach której Katarzyna Ryrych podjęła się niełatwego tematu wojny w Ukrainie, ale w tej książeczce ta wojna nie jest pokazana, nie jest przedstawiona w sposób straszny, w sposób trudny dla dziecka. Ona została przedstawiona z perspektywy opowiedziana, z perspektywy psa, małego szczeniaczka.
małego szczeniaczka, który dziwnym zbiegiem okoliczności, zamiast ze swoją rodziną, zamiast ze swoimi braćmi, siostrami i mamą wyruszyć w podróż w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, wypada wraz z kompenerkiem z samochodu. Rodzina wyjeżdża, rodzina oczywiście nie wie, że piesek został na miejscu. Piesek zostaje ze swoim przyjacielem, kotem Mukitą, który pomaga pieskowi odnaleźć się w nowej sytuacji, w innej sytuacji. Ta książeczka to przede wszystkim jest historia o bohaterstwie i hołd dla psa Patona. I jak sama Katarzyna Ryryk podkreśla, jest również hołd dla wszystkich psów, wszystkich zwierząt, które służą w służbie człowiekowi, które pomagają, pomagają człowiekowi. Książka wyjątkowa, wyjątkowo ciepła, serdeczna, sympatyczna, oczywiście z happy endem. Także proszę się nie obawiać trudnego tematu wojny. I sama autorka również podkreśla, że wydanie polsko-ukraińskie, wydanie polskie oraz polsko-ukraińskie pozwala Państwu na fantastyczną możliwość zakupu nagród książkowych dla dzieci, których w klasach, w których są dzieci z Ukrainy. Ponieważ jest to też piękny ukłon w kierunku dzieci przybywających do nas z Ukrainy. Polska, przepraszam, książka w wydaniu polsko-ukraińskim pozwala dzieciom z Ukrainy również w taki naturalny sposób uczyć się języka polskiego, ponieważ to wydanie celowo wydane jest w ten sposób, że po jednej stronie jest tekst w języku polskim, po drugiej stronie jest tekst w języku ukraińskim i przepięknie jest to zestawione ze sobą na łamach książki. Pięknie ilustrowana przez Katarzynę Sadowską historia małego psiaka, małego szczeniaczka. Dla dzieci z Polski ta historia jest na tak neutralny sposób opowiedziana i tak sympatyczny i przyjemny sposób opowiedziana, że z całą pewnością dzieci z przyjemnością do niej sięgną. I pozostajemy w temacie, tematyce poszukiwania bezpiecznego miejsca. Tej książeczki również, ja może powrócę, przepraszam, ale muszę Państwu przecież pokazać wnętrze patrona. Byłoby to tak. Proszę zobaczyć, jak przepięknie ta książka jest ilustrowana. Tu się dzieje magia. I druga magiczna propozycja Katarzyny Ryrych, również z ilustracjami Katarzyny Sadowskiej. Przepiękna, wzruszająca opowieść o myszaku, o małej myszce, która rozmawiała z drzewem. Opowieść, która daje nadzieję, że nawet największa burza kiedyś minie, a po niej znów zaświeci słońce. Książka dedykowana dzieciom, książka dedykowana wspólnemu czytaniu z rodzicami. Książka, w której pokazana jest nie tylko historia małego dzielnego myszaka i bohaterstwo małej dzielnej myszki, ale też wyjątkowa relacja myszaka z jego babcią, która śpiewa mu kołysanki na dobranoc. Przepiękna propozycja nagrody książkowej dla dzieci. Książka o dzielnym myszaku z podmądrego drzewa, to też jest warte podkreślenia, to laureatka konkursu Świat przyjazny dziecku, która zdobyła nagrodę główną w tymże konkursie. I opowieści, nasze bestsellerowe opowieści i nasze nowości wydawnicze. Opowieści o tym, co w życiu ważne oraz opowieści o tym, co daje moc. Przepiękne książki autorstwa Marka Michalaka, ilustrowane przez Katarzynę Sadowską. Opowieści o tym, co daje moc, to kontynuacja bestsellerowej książki Marka Michalaka i tym razem wraz z autorem i bohaterami książeczki wędrujemy śladami takich pojęć jak zdrowie, prawda, życie, wiara, pokój, lojalność. A opowieściom towarzyszą przepiękne ilustracje, komentarz autora oraz cytaty wybrane przez autora.
autorytetów z zakresu pedagogiki, psychologii, wychowania. Przepiękne wydanie. Przepięknych historii. I równie piękne ilustrowane, i równie pięknie, przepraszam, ilustrowane przez Katarzynę Sadowską. Opowieści o tym, co w życiu ważne, to również laureatka konkursu Świat Przyjazny Dziecku, która zdobyła nagrodę główną i absolutny bestseller wydawniczy. Książka, której większości z Państwa pewnie nie trzeba przedstawiać, ale z całą pewnością każdy z nas powinien ją mieć na półce w swojej biblioteczce. I pozostając w temacie opowieści, książka Artura Maciaka, również ilustrowana przez Katarzynę Sadowską, opowieści o bohaterskich dzieciach. Bohaterami tej niezwykłej książki są dzieci, które w jakiś sposób zmieniły świat. Zanim przejdę do beletrystyki dla dzieci starszych, chciałabym jeszcze Państwu pokazać nasze propozycje z cyklu Klasyka Młodego Czytelnika. Zrobię to szybko, ponieważ czas nam się bardzo kurczy. Są to przepięknie wydane książeczki w formacie B5, ponadczasowe historie znanych, lubianych utworów dla dzieci, wzbogacone ilustracjami. I tutaj znajdziecie Państwo również książki znajdujące się w aktualnym kanonie lektur, między innymi też Chłopcy z Placu Broni, Doktora Dolittle, Księgę Dżungli. Pozwolę sobie Państwu pokazać wnętrze tej książki. O, mamy tutaj przepiękne ilustracje, twarde wydanie książek z klasyki młodego czytelnika, a zatem nagrody absolutnie ponadczasowe. I pokażę Państwu jeszcze wnętrze. I przechodzimy do beletrystyki. Kubki się robią coraz mniejsze. Odlotowa. Odlotowa sąsiedzka agencja detektywistyczna i Czarna Plama. To druga z cyklu książeczek poświęconych właśnie przygodom małolatów odlotowej sąsiedzkiej agencji detektywistycznej. I tutaj mamy pełne humoru, trzymające w napięciu powieść dla dzieci o tematyce ekologicznej, ale jest to powieść detektywistyczna. W tej części przez remont kamienicy przy ulicy Kolorowej odlotowej sąsiedzkiej agencji detektywistycznej grozi zawieszenie jej działalności, ale z odsieczą do akcji wkracza ciocia Krysia, która zabiera dzieci, zabiera rodzeństwo na aż 2-tygodniowy wyjazd wakacyjny. Oczywiście ten wyjazd nie może się odbyć bez fascynującej przygody detektywistycznej. Druga propozycja. Zamek, którym straszy Borisa Pajtera. I to jest książeczka, dzięki której dzieci mogą się mali, młodzi czytelnicy, przepraszam, więc nie mali, ale młodzi czytelnicy, mogą się maksymalnie zaktywizować, ponieważ to, co wydarzy się w zamku, to jak zakończy się fabuła tej powieści, zależy od czytelnika. Niesamowita książeczka detektywistyczno-przygodowa, której to czytelnik wybiera, jak potoczy się ta historia, jaka będzie kontynuacja przygód jej bohaterów, dlatego że na łamach, na kartach tej książeczki
są wyszczególnione numery stron, do których czytelnik ma zajrzeć w momencie, kiedy dokona jakiegoś wyboru. Dzięki temu ta fabuła jest zmienna. Fantastyczna propozycja na nagrody książkowe dla dzieci nieco starszych. Niebezpieczeństwo w Starym Rzymie, również pasjonująca powieść detektywistyczna dla młodszych wielbicieli Sherlocka Holmesa, w której budynek Starego Kina od wielu lat już stoi pusty i opuszczony. Więc myślę, że wielu z Państwa wpadnie na pomysł, że jest to wymarzone miejsce do przeżycia fantastycznych przygód. Trzy przyjaciółki, Mary, Kim i Francisca, to super agentki do zadań specjalnych. Fantastyczna propozycja nagrody książkowej dla dzieci nieco starszych. Na pewno wartka akcja i ciekawe przygody trójki superagentek, trójki przyjaciółek wciągną, mówiąc kolokwialnie, czytelników. Historia Roliego to historia opowiedziana oczami psa. Bardzo ciepła historia o więzi między psem a dziewczynką, opowiedziana z humorem, ale właśnie przede wszystkim z perspektywy psa. Autor Blake Morgan zaprasza nas do przeżycia historii Roliego. Roli to pies, który doskonale wie, czego chce. W pewnym momencie swojego życia zdecydował, że absolutnie nie potrzebuje już człowieka i sam potrafi o siebie zadbać. Natomiast dla takiego psiaka, szczeniaka, żyjącego na ulicy, każdy dzień to swoista walka o przetrwanie, swoista walka o życie. Dlatego życie Roliego zmienia się drastycznie, kiedy pojawia się dziewczynka Freya. Piesek z każdym dniem nabiera do niej coraz więcej zaufania i zdaje sobie sprawę, że mimo wszystko cały czas szukał tego prawdziwego domu i szukał miłości, szukał poczucia bezpieczeństwa i możliwości zaufania człowiekowi. Przepiękna historia napisana przez Blake'a Morgana, a opowiedziana z perspektywy psa. Historie nieoczywiste to nasza kolejna propozycja, nowość wydawnicza autorstwa Katarzyny Wery. To takie wyjątkowe historie dreszczyków w tle. To, jak sama autorka mówi, zbiór opowiadań o czymś, co absolutnie nie miało prawa się zdarzyć, a jednak się wydarzyło. I co ciekawe, każde z miejsc opisanych w tej książce istnieje naprawdę. Zresztą Katarzyna Rerych w wywiadzie, którego ostatnio udzieliła właśnie dla Księgarni Policzków, powiedziała wprost, że te historie narodziły się już kiedyś. To znaczy, każdy z nas gdzieś w przeszłości, w dzieciństwie, w wieku nastoletnim słyszał takie historie rodzinne, ciekawe historie z dreszczykiem w tle. Zresztą Katarzyna Rerych, będąc nastolatką i wyjeżdżając na wycieczki ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółkami, słynęła właśnie z tego, że potrafiła w sposób fenomenalny opowiadać właśnie takie wieczorne historie. Te historie z całą pewnością pozwolą zaczytać się niejednemu małolatowi, niejednemu nastolatkowi. I tak jak powiedziała autorka, tak jak podkreśliła autorka, każdy z tych miejsc znajduje się, naprawdę, można je znaleźć w mapie i wtedy przez plecy takiego czytelnika przebiegnie dreszcz. Kolejna propozycja dla nastolatków to komiks. To komiks dla każdego, który potrzebuje odrobiny zrozumienia ze strony rówieśników, ale też ze strony osób dorosłych. Ostateczne starcie autorstwa Kylie Miller. Zresztą Kyla Miller to autorka i ilustratorka bestsellerowych komiksów New York Timesa. I jak sama podkreśla, taka powieść graficzna, jak tym razem muszę Państwu pokazać wnętrze książeczki, taka powieść graficzna pozwala na zainteresowanie literaturą nastolatków, którzy gdzieś w przestrzeni edukacji, wychowania, rozwoju pogubili się z książką. Gdzieś są na bakier z literaturą, ale z dużą przyjemnością i z dużą chęcią sięgną również do tą książkę. To też doskonała propozycja
na grup książkowych dla dzieci, które bardzo chętnie czytają, które nie mają absolutnie z tym żadnych problemów, ale też bardzo lubią komiksy. Wydanie nowoczesne, bardzo autentyczna historia w sensie niedosłowności, ale raczej możliwości utożsamiania się nastoletnich czytelników z bohaterką, bo bohaterka poznaje dziewczynkę, Nataszę. Dziewczynkę, z którą niekoniecznie chciałaby się zaprzyjaźnić, ale jednak musi z nią koegzystować, musi z nią nawiązywać relacje ze względu na wspólną szkołę i relacje rówieśnicze swoich znajomych. Happy Girl Lucky to trzecia część bestsellerowej serii o sławnych siostrach Valentine. Poznaliśmy już w pierwszym i drugim tomie losy Hope i losy Faith, a teraz nadszedł czas na Mercy. Mercy jest buntowniczką. Mercy nie chce przypominać pozostałych członków swojej rodziny w żadnym aspekcie i sama o sobie mówi: nie polubicie mnie, nie jestem miła. Jeśli szukacie słodyczy, to odwiedźcie moją siostrę Hope. Jeśli chcecie poznać słodką naiwniaczkę, wpadniecie do mojej siostry Faith. Natomiast uwierzcie mi, szanowni państwo, że Mercy da się polubić. Mercy jest, historia Mercy, opowieść o Mercy jest poruszająca, jest przezabawna i momentami rozdzierająca serce. I gwarantuję państwu, że tą dziewczynę naprawdę da się polubić. I kolejna propozycja Katarzyny Rych, zupełnie inna bajka, to bardzo autentyczna, pełna emocji, fenomenalna, najnowsza książka Katarzyny Rych, dedykowana starszej młodzieży. To historia Alex. Alex, który jak sam o sobie mówi, ma imię bardzo neutralne. To imię kameleon, ponieważ i dziewczynka, i chłopczyk może mieć tak na imię. Alex jest dziewczynką zamkniętą w ciele chłopca i oczywiście na łamach tej książki poszukuje siebie. Stara się w tej trudnej sytuacji odnaleźć zarówno siebie, jak i wsparcie ze strony rodziców. I moja ołowianko, klęknij na kolanko, książka Marty Fox, książka, która została nagrodzona nagrodą główną również w konkursie Świat przyjazny dziecku, w konkursie organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Bezprecedensowa, z całą pewnością inspirująca, przede wszystkim oparta na faktach, historia Matki Boskiej Szopnickiej, czyli lekarki, która w latach 70. i 80. leczyła dzieci chore na ołowicę w okolicach Huty Szopnice, i historia wymyślona, historia Weroniki, która trafia do tejże lekarki, do Jolanty Wadowskiej-Król, przebywającej już na emeryturze, nazywanej przez Weronikę ciocią babcią. Przybywa tam na wakacje i w ramach pobytu u cioci otrzymuje takie zlecenie porządkowania rodzinnego archiwum. Tam odkrywa prawdę, tam odkrywa wyjątkową historię właśnie Jolanty Wadowskiej-Król, historię niczym historię Erin Brockovich. Bardzo polecam książkę jako nagrodę dla nastolatków, dla uczniów klas starszych. I tutaj proponujemy państwu oczywiście ofertę spotkań autorskich i warsztatów czytelniczych z autorami naszych książek beletystycznych. Marek Michalak, Katarzyna Ryry, Magda i Artur Maciakowie z przyjemnością przyjadą do państwa placówki po to, żeby porozmawiać z dziećmi nie tylko o tym, jak wygląda warsztat pisarski, jak wygląda praca pisarza, jak wygląda praca nad książką, ale też opowiedzą o swoich książkach, zrealizują spotkania autorskie i warsztaty w oparciu o fabułę swoich książek, porozmawiają z dziećmi o wartościach, porozmawiają o tym, co w życiu ważne,
i porozmawiają o tym, co daje moc. Książki popularno-naukowe. Te książki są bardzo chętnie przez Państwa również wybierane jako nagrody książkowe dla dzieci. I zaczynamy oczywiście od pierwszych książek popularno-naukowych dla dzieci najmłodszych. Potem oczywiście zaprezentuję Państwu książki popularno-naukowe dla dzieci starszych oraz nasze propozycje albumowe, trochę wybiegając w przyszłość. Dlaczego lisy są rude? To kontynuacja, książki Dlaczego jeże mają kolce. To trudne pytania, na które znajdziemy tutaj bardzo proste odpowiedzi. Teksty Marioli Jarockiej zostały w fantastyczny i bardzo zabawny sposób zilustrowane w tej książeczce przez Jarosława Drążka. Pokażę Państwu oczywiście wnętrze, dlaczego lisy są rude. Każdy rozdział to fabularyzowana historia o omawianym gatunku zwierząt, aby następnie w encyklopedii młodego czytelnika przedstawić dzieciom fakty. Między innymi na temat wyglądu jakiegoś zwierzęcia, sposobu jego życia oraz ciekawostek i odpowiedzi na nieoczywiste pytania, które bardzo często przecież zadają nam rodzicom i nauczycielom, osobom dorosłym, dzieci. Młody naukowiec to nasze nowości wydawnicze, bardzo ciekawe propozycje książek popularno-naukowych. Zaraz pokażę Państwu wnętrze, szatę graficzną tych książek. Seria Młody naukowiec w prosty, ale bardzo interesujący i pasjonujący sposób opisuje skomplikowane często procesy i zjawiska. Tutaj przedstawione są również przykłady z takiego prawdziwego życia i eksperymenty, które dzieci również mogą zrealizować w domu. Eksperymenty, które pozwolą dzieciom odnieść te omawiane tematy teoretyczne do strefy praktyki, do otaczającego dzieci świata. Pokażę Państwu wnętrze książki. Fantastyczna propozycja nagród książkowych. Niezwykłe fakty, fascynujące ciekawostki. Piękne wydanie w twardej oprawie. I tutaj ukazały się dwa tytuły, Roboty i maszyny oraz Atomy, DNA, materia. W przypadku książek popularno-naukowych chciałabym jeszcze Państwu pokazać książki, z którymi niebo jest wprost na wyciągnięcie ręki. Dlaczego? Dlatego, że część uczniów fascynuje podniebny świat i fascynuje je kosmos. I rzeczywiście są to książki bardzo chętnie wybierane przez małych pasjonatów podróży przez morza i podróży kosmicznych. Przepiękne wydanie prezentujące historię lotnictwa i historię kosmicznych podróży. Kolejna propozycja, również nasza nowość, to Biblioteczka Wiedzy Atlas Niebezpiecznych Zwierząt. To książka, w której udowodniono, że imponująca siła, wielkość, pazury, kły to nie jedyne cechy i nie jedyne atrybuty zwierząt służące ich obronie. Zaprezentowano tutaj fascynujące fakty dotyczące zwierząt w jakiś sposób niebezpiecznych, gatunków, które wykształciły wyjątkowe narzędzia obrony, ochrony przed zagrożeniem. I wokół zwierząt pozostając, proponujemy Państwu również nasze nowości wydawnicze, Atlasy Zwierząt.
Atlas Zwierząt Świata i Atlas Zwierząt Polski. To wyjątkowe książki popularno-naukowe z bogatą szatą graficzną i fantastycznymi ciekawostkami, fascynującymi faktami dotyczącymi zwierząt zamieszkujących teren Polski oraz zamieszkujących kulę ziemską. Wszystkie rejony geograficzne zostały tutaj krótko scharakteryzowane na początku każdego rozdziału, a ich mieszkańcy bardzo szczegółowo zaprezentowani, opisani na kolorowych zdjęciach, ilustracjach i tekstach. I nasz bestseller wydawniczy, Księga Wiedzy. Księga Wiedzy w pytaniach i odpowiedziach. Nie jest to nasza nowość, ale tak jak powiedziałam, jest to bestseller wydawniczy, który naprawdę warto jest Państwu zaprezentować w tym kanonie książek na nagrody. To książka dla młodych odbiorców, której zaprezentowano wybrane gatunki ssaków, ptaków, gadów, płazów, roślin, informacje dotyczące sztuk, biologii, medycyny, geografii, filmu, muzyki i wiele, wiele innych fascynujących faktów. Książka została oczywiście podzielona na zagadnienia tematyczne, na obszary tematyczne, wyeksponowane w takim bardzo przejrzystym spisie treści i w szacie graficznej. Bardzo, bardzo polecam książkę na nagrody szkolne dla małych odbiorców. I zbliżając się do finiszu, albumy. Nasze nowości albumowe. Albumy są bardzo chętnie przez Państwa kupowane na nagrody szkolne, szczególnie w przypadku dzieci nieco starszych, ale uwierzcie mi Państwo, że przygotowane dzisiaj nowości wydawnicze albumowe to książki, do których z przyjemnością sięgną dzieci młodsze i dzieci starsze. Przepiękne wydanie albumowe Skarby UNESCO w Polsce w twardej oprawie, w dużym formacie to aż 256 stron opisujących wyjątkowe polskie skarby kultury, przyrody, miejsca pamięci, które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Przepiękna szata graficzna, piękne zdjęcia, ponieważ są to fotografie, nie są to ilustracje i opisy zaprezentowanych tutaj miejsc. Wyjątkowy album Skarby UNESCO w Polsce. Równie piękne wydanie to seria Najpiękniejsza. W tym wydaniu wydawniczym oczywiście oferujemy Państwu kilka propozycji, kilka tytułów wydanych w tej serii. Ja dzisiaj Państwu pokażę nasze dwie nowości wydawnicze wydane w tej serii. Oczywiście w naszej pełnej ofercie znajdziecie Państwo więcej propozycji albumowych. Najpiękniejsze miejsca świata i najpiękniejsze stolice świata. Twarda oprawa, duży format, przepiękny materiał zdjęciowy oraz opisy zaprezentowanych tutaj miejsc. Wyjątkowa podróż po najwspanialszych zakątkach naszej ziemi. Najokazalszych budowlach, kościołach, muzeach i zamkach znajdujących się na naszym globie. I stolice świata. Przepiękne wydanie albumu. Bardzo serdecznie polecane na nagrody książkowe, na nagrody szkolne. Kolejna nasza wyjątkowa seria albumowa to seria sposobów. Oczywiście w naszej ofercie znajdziecie Państwo więcej propozycji wydań albumowych w tej serii. Ja Państwu zaprezentuję dzisiaj dwie nasze nowości. 100 cudów Polski oraz 100 cudów UNESCO. Przepiękne wydanie albumowe, również duży format A4+, twarda oprawa,
Przepiękna szata graficzna, nowoczesna szata graficzna. Merytoryczny materiał opisujący najstarsze, najpiękniejsze polskie miasta, najsłynniejsze polskie muzea, parki narodowe i budowle oraz cuda wpisane na listę UNESCO. Albumy z serii Nasza Polska. Słynne muzea oraz polskie miasta to dwie nowości wydawnicze wydane w serii. Oczywiście, podobnie jak w przypadku poprzednich albumów, pełną ofertę albumów wydanych w serii Nasza Polska znajdziecie Państwo na łamach naszego sklepu internetowego. Te dwie nowości chciałabym Państwu zaprezentować. Albumy dla każdego, dla miłośników podróżowania, dla osób doceniających walory przyrodnicze i architektoniczne naszego kraju, które pozwolą czytelnikom poznać nowe miejsca, wyjątkowe polskie miejsca. I na łamach tych dwóch publikacji znajduje się wiele informacji, bardzo wiele ciekawostek o wyjątkowych miejscach w Polsce, muzeach, miasta. Nieco mniejszy format to Perły Polski. To książeczka również wydana w serii. Fascynujący album, w którym zaprezentowano najpiękniejsze miejsca i zakątki naszego kraju, Polski. Nowoczesna szata graficzna, bardzo bogaty materiał zdjęciowy, dzięki któremu przeniesiecie się Państwo i przeniesiecie swoich uczniów do zakątków naszego kraju. Odwiedzicie Gdańsk, jeszcze Białowieską, odwiedzicie Karkonoski Park Narodowy, Katedrę Gnieźnia. Widzicie zabytki. I ostatnia z naszych nowości, ale oczywiście nie ostatnia propozycja albumowa w pełnej naszej ofercie. Album Mistrzowie Sportu. Rewelacyjny album dla każdego fana sportu w takim nowoczesnym wydaniu. Opisuje on sportowców i prezentuje cechy prawdziwego zwycięzcy. Myślę, że to jest wyjątkowa nagroda książkowa dla uczniów, którzy odnoszą sukcesy sportowe, dla uczniów, którzy biorą udział w zawodach sportowych, dla uczniów, którzy pasjonują się sportem. Przepiękne wydanie albumowe prezentujące sylwetki przede wszystkim, ale nie tylko, polskich. Kończąc dzisiejsze spotkanie, widzę wiadomości na czacie i aż mi przechodzi mi dreszcz po plecach. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym Państwu również przypomnieć o ofercie wycieczek dla grup zorganizowanych, o ofercie wycieczek oferowanej, czy też realizowanej przez Księgarnię Publiczną, Wydawnictwo IBIS oraz Konińską Drukarnię Dziełową. Nie jest to co prawda stricte temat naszego spotkania. Niemniej jednak, ponieważ jesteście Państwo dzisiaj z nami, chciałabym przypomnieć Państwu o tejże ofercie, ponieważ jest to również doskonała forma zakończenia roku szkolnego, kiedy możecie Państwo zaproponować dzieciom zwiedzanie drukarni, wydawnictwa i księgarni oraz zabawy i warsztaty czytelnicze. Oferta wycieczek szkolnych dotyczy dwóch lokalizacji. Oczywiście jest to jedna wycieczka realizowana w dwóch lokalizacjach. Jest to Konińska Drukarnia Dziełowa oraz Księgarnia Publiczków, z którą Państwo, mam nadzieję, współpracujecie i z którą do współpracy bardzo serdecznie Państwa zachęcam.
wszystkie szczegóły dotyczące zarówno oferty naszych wycieczek, jak i oferty nagród książkowych możecie Państwo oczywiście ustalić z nami telefonicznie bądź mailowo. Zachęcam Państwa do korzystania ze wsparcia naszych specjalistów do spraw sprzedaży, którzy są dostępni poprzez naszą infolinię oraz poprzez adres mail, na który możecie Państwo również wysyłać takie zapytania ofertowe dotyczące nagród książkowych. Mam nadzieję, że Państwa dzisiaj nie zanudziłam. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było dla Państwa inspirujące i pozwoli Państwu skompletować nagrody książkowe dla uczniów, ponieważ doskonale wiemy, że książka jest taką nagrodą ponadczasową i do książek dzieci bardzo, bardzo chętnie wracają, dzieci i młodzież. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szukam jeszcze wiadomości na czacie. Bardzo Państwu dziękuję. W jakim województwie mieści się Tuliszków? Pani Aneto, województwo wielkopolskie. Konin, Poznań i okolice. Tam nas Pani znajdzie i tam Panią bardzo serdecznie z uczniami zapraszam. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to bardzo serdecznie zachęcam do zadawania ich na czacie. Pani Aneto, ja wiem, że to jest daleko, ale myślę, że w dobie internetu, Zooma i innych multimediów z przyjemnością jeszcze się z Panią spotkamy. Przeglądam jeszcze wiadomości na czacie. Super, ja proponuję kolejne spotkanie z prezentacją książek o tematyce sportowej. My na przykład mamy 8 klas sportowych i planujemy kupno wszystkich interesujących tytułów, bo jest zapotrzebowanie czytelnicze. Niestety nie wiem, nie znam imienia osoby, która odezwała się na czacie w tej sprawie. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Panią bądź Pana do napisania do nas zapytania ofertowego. Do skierowania takiego zapytania na adres e-mail bądź bezpośrednio telefonicznie. Proszę mi wierzyć, że w naszej ofercie znajdzie Pani lub Pan mnóstwo propozycji książek o tematyce sportowej. Ja dzisiaj mogłam zaprezentować Państwu jedynie ułamek, jedynie skrawek całej naszej oferty, a myślę, że mając pełne informacje dotyczące Pani bądź Pana zapotrzebowania, będziemy mogli przygotować taką ciekawą ofertę książek o tematyce sportowej. Czytam jeszcze wiadomości. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę, zadajcie je na czacie, postaramy się na nie odpowiedzieć jeszcze. Drodzy Państwo, spotkanie z pisarzami to naprawdę wspaniała uczta dla czytelników. Polecam. Nasi rodzice zawsze są za, a przy okazji jeszcze zakup książki lub autograf dla chętnych. Atrakcje pytania na żywo. Mniam. Tak, zgadzamy się. To jest fantastyczna możliwość przede wszystkim rozmowy z pisarzami, z autorami, którzy z dużą przyjemnością przyjeżdżają do szkół, przyjeżdżają do przedszkoli, do bibliotek i realizują spotkania. Czy prezentowane przeze mnie propozycje są umieszczone w katalogu? Tak, Pani Anito. Wszystkie zaprezentowane dzisiaj książki są umieszczone w katalogu. Ten katalog znajdzie Pani na stronie internetowej Księgarni Tuliszków. Oczywiście, tak jak powiedziałam, jest to jedynie skrawek, jest to jedynie ułamek. A cała oferta, proszę mi wierzyć, jest przebogata.
Pani Moniko, będzie nagranie oczywiście dostępne dla Państwa, będzie również materiał powebinarowy, tak abyście Państwo mogli przygotować spis książek na nagrody według dzisiaj zaprezentowanych inspiracji, ale też zainspirować się dalszymi wyborami. Pojawiło się pytanie dotyczące certyfikatu w sytuacji, kiedy nie można było dokonać rejestracji udziału w webinarze. Jeżeli uczestniczycie Państwo w dzisiejszym spotkaniu, a z jakichś względów nie mogliście Państwo się zarejestrować, bardzo prosimy o taką wiadomość na adres e-mail. Są dwa adresy: sklep małpka księgarnia@kuliszkow.pl bądź księgarnia@kuliszkow.pl i tam prosimy o napisanie, że prosicie Państwo o certyfikat, ponieważ nie udało Wam się zarejestrować na dzisiejszy webinar. Przeglądam jeszcze szybko wiadomości na czacie. Potrzebujemy więcej beletrystyki dla absolwentów, czyli klas ósmych. Zachęcam do udziału w jutrzejszym webinarze. Jutro zaprezentuję Państwu propozycję nagród książkowych dla młodzieży nieco starszej, dla uczniów szkół średnich, ale również uczniów rozpoczynających przygodę ze szkołą średnią. Wówczas będę mogła Państwu pokazać więcej książek beletrystycznych przeznaczonych dla dzieci nieco starszych. Czy te certyfikaty mogą mieć formę jednej strony A4 PDF? Wszyscy Państwo otrzymujecie certyfikaty w takiej wersji online. Jest to certyfikat generowany automatycznie na podstawie danych wypełnionych w formularzu rejestracji. Jeśli będzie Pani potrzebowała certyfikatów w formacie PDF, ja dla Pani taki certyfikat dla każdego z Państwa mogę wygenerować, ale po otrzymaniu informacji na adres mail w odpowiedzi na mail z certyfikatem. Wówczas będę mogła wygenerować certyfikat w formacie PDF. Nie widzę więcej pytań. Pozwolę sobie więc z Państwem pożegnać. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za tak przesympatycznie spędzone popołudnie. Zachęcamy oczywiście raz jeszcze do zapoznania się z pełną ofertą księgarni Kieliszków. I cóż, pozostaje mi powiedzieć tylko do zobaczenia na kolejnym webinarze. Już jutro spotykamy się, aby porozmawiać o propozycjach nagród książkowych dla dzieci starszych. Natomiast proszę pamiętać o organizowanych przez nas spotkaniach szkoleniowych, certyfikowanych, bezpłatnych webinarach, które planujemy oczywiście do końca roku szkolnego. Myślę, że raz w miesiącu będziemy mogli się z Państwem spotkać, aby zainspirować Państwa literacko. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.